Siemaneczko, z tej strony Dziemian, witam was w kolejnym odcinku vloga. Właśnie wróciłem z Niemiec, gdzie z grupą The 12 Tenors zagrałem ponad 31 koncertów. Byłem tam na zastępstwo za jednego wokalistę. Miałem być ponad półtora miesiąca, niestety tutaj koronawirus pokrzyżował wszystkie plany, ale dzięki Bogu udało mi się szczęśliwie wrócić. I jeżeli chcielibyście poznać całą historię mojej współpracy z grupą The 12 Tenors, która sięga roku 2014, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Bardzo chętnie nagram o tym odrębny odcinek. Więc tak jak przed chwilą powiedziałem, wróciłem niedawno z trasy koncertowej. Udało mi się wylądować w Polsce dosłownie tam około godziny przed zamknięciem granic. To znaczy wiem, że jako obywatel Polski i tak zostałbym wpuszczony, natomiast odwołano później wszystkie loty. Widać było i tak ogólną panikę po ludziach i stres. Sam byłem zestresowany, nie do końca wiedziałem, jak to będzie. No wiadomo, stewardessy w maseczkach, połowa ludzi w samolocie w maseczkach, po wylądowaniu wojsko sprawdza temperaturę, trzeba zostawić swoje dane osobowe obowiązkowo, także to są na pewno też stresujące sytuacje. No i wyglądało to, słuchajcie, tak jak w filmach troszeczkę katastroficznych. Nie da się ukryć, że widać w Polsce dużo, dużo większą panikę niż za granicą. Z tego, co rozmawiałem z moimi znajomymi wokalistami z różnych krajów, to w zasadzie jesteśmy najbardziej restrykcyjnym krajem, jeżeli chodzi o to. I wydaje mi się, że mimo wszystko to ma swoje plusy i minusy, ale zdecydowanie jest to na plus. Niemcy nie mieli takiej paniki. Zanim trasa koncertowa się skończyła, firma, dla której pracowałem, była święcie przekonana, że dalej będziemy kontynuować koncerty w Niemczech, mimo że koncerty w Polsce już były odwołane. Natomiast oni byli przekonani, że jakoś to się ułoży i będziemy grać w Niemczech cały czas. Powiem tak, wydaje mi się, że Niemcy są dużo bogatszym krajem i też może ich służbę zdrowia stać na takie obciążenie. Natomiast dobrze, że w Polsce to się potoczyło w ten sposób, bo nas na to wydaje mi się, że po prostu nie stać. I lepiej ograniczać te zachorowania, ograniczać rozprzestrzenianie się tej choroby, bo przede wszystkim zdrowie jest najważniejsze, ale w drugiej kwestii ekonomicznie po prostu będzie to dla nas mniejszą katastrofą. Także wydaje mi się, że dobrze wyszło. Ja zostaję w domu przez 2 tygodnie. Magdy tutaj nie ma. Józefinki tutaj nie ma. Są u mamy Magdy. Także pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam rodziców. Pozdrawiam Magdę. No i siedzę tutaj sam przez 2 tygodnie w kwarantannie. Także będę miał dużo czasu na robienie muzyki, na robienie YouTube'a. No i cóż, tak jak wspomniałem, jeżeli chcielibyście usłyszeć całą historię mojej współpracy z grupą The 12 Tenors, napiszcie koniecznie komentarz i zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was również do zapisania się do mojego newslettera, link jest w komentarzu. Będę się dzielił z wami wiedzą, nowościami, jeżeli chodzi o produkcje muzyczne i będę co jakiś czas dawał fajne bonusy, MP3 itd. Także jeszcze raz gorąco zachęcam i koniecznie napiszcie w komentarzu, podzielcie się ze mną tym, co sądzicie na temat tej całej sytuacji z koronawirusem. Bardzo chętnie wejdę z wami w dyskusję. Dzięki bardzo i widzimy się niedługo. Ja wracam robić muzę. Hej!